grupa wyruszyła w drogę. Idą ewangelizować, uzdrawiać, nauczać i samemu się uczyć. Pewnie są tym faktem bardzo uradowani, bo przecież mają blisko Jezusa. Nikt nie jest aktualnie tak blisko jak oni. Wędrując razem, ich głowy przepełnione są planami na przyszłość. Widzą się w różnych miejscach. Spotykają się z różnymi ludźmi. Doświadczają niebywałych wydarzeń. Ich fantazja zagłuszyła to, o czym mówił Jezus. A może specjalnie wyparli z siebie te słowa, które burzą radość. Nie ma w ich planach miejsca na pojmanie Jezusa, na proces, mękę i śmierć. Przecież nie jest zbrodniarzem. Jest dobrym nauczycielem. Pewnie coś pomieszał. To jest ta trudność dzisiejszych czasów. Ideały, marzenia, piękne oczekiwania jeszcze może nie zdążą się rozwinąć, a już zostają trafione i totalnie zniszczone przez najbardziej przerażającą rzeczywistość. Zapisała ta młoda Żydówka Anna Frank, która ukrywała się, a później została wydana. Życie było przed nią, rzeczywistość okazała się brutalna. Nie znaczy to jednak, że nie mamy oddawać się marzeniom. One pozwalają nam inaczej spoglądać na otaczający nas świat, na ludzi, na wydarzenia. Marzenia wyzwalają w nas nadzieję, że cokolwiek by się działo, będzie dobrze. Tak przecież mówił Jezus. Czeka mnie męka i śmierć, ale później przyjdzie zmartwychwstanie. Ale jak w tym wszystkim ma się prośba matki Jakuba i Jana? Ten dialog między mistrzem a matką uczniów odsłania nasze człowieczeństwo. Z jednej strony możemy żyć w przekonaniu, że idąc za Jezusem chcemy tylko Boga w swoim życiu. Wszystko do Niego przypasować, podporządkować. Normalnie plan idealny. A okazuje się, że oprócz tego jeszcze mamy taką ukrytą listę oczekiwań. Tych przywilejów, tych zaszczytów, tego zwolnienia z niektórych obowiązków, żeby odpocząć. Wypalamy z różnymi pomysłami, bo akurat nie wydają nam się normalne. A jednak takie nie są. Chcąc coś więcej, muszę przecież więcej włożyć. Chcąc droższą rzecz, muszę więcej zapłacić. Chcąc lepszą ocenę, muszę się więcej uczyć. Żeby mieć coś ekskluzyw, muszę poświęcić dużo więcej. Chcąc lepsze stanowisko, muszę się wykazać. Nie tego oczekiwali apostołowie. Myśleli, że ta rozmowa pójdzie bez problemu. Załatwią po znajomości i będą się cieszyć. A tu zaskoczenie. Trochę posmutnieli ci synowie gromu, zwłaszcza gdy reszta się dowiedziała o ich pragnieniu. A przez to dziś poznali, kim mają się stawać. Jaka ma być ich ta służba? Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Kim jest służący? Kim jest niewolnik? Sługa pomaga i troszczy się bezinteresownie. Niewolnik zależny jest od poleceń swego pana, a zarazem pozbawiony wszelkich praw. Natomiast służba, o której mówi Jezus, wskazując na siebie i swoich uczniów, jest zupełnie inna. To służba motywowana miłością. Służba, w której wszyscy czują się ważni, docenieni i zaspokojeni. Życie tych, którzy podjęli ją, ma sens i cel. Więc prawdę mówiąc, taka lista pragnień to może być dobra. Jezus na początku mówił o swojej, od pójścia do Jerozolimy aż do zmartwychwstania. A co znajduje się na mojej liście? Może warto ją przeczytać sobie i Bogu? Przecież On i tak ją dobrze zna, bo zna Ciebie całego. To odczytanie listy może pomóc przede wszystkim Tobie. Być może stanie się początkiem procesu, byś stawał się jednym, spójnym człowiekiem, byś porzucał życie w rozkroku, w dwuznaczności.